Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem dyrektorem Caritas Archidiecezji Łódzkiej i księdzem prałatem proboszczem parafii katedralnej, drodzy siostry i bracia, zwłaszcza wy, drodzy pracownicy i przyjaciele naszej archidiecezjalnej Caritas oraz pielgrzymi, z obrazem miłosiernego Chrystusa, którzy na zakończenie tej uroczystości wyruszycie w wielkim pielgrzymowaniu do Rzymu, głosząc prawdę o Chrystusie, który do końca nas umiłował. Drodzy siostry i bracia, właśnie w tę dzisiejszą niedzielę, niedzielę miłosierdzia, kiedy równocześnie chcemy dziękować Panu Bogu za 25 lat istnienia i działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Słyszymy, jakże przejmujący obraz życia pierwszego Kościoła, Kościoła w Jerozolimie. Dzieje apostolskie podkreślają trzy momenty wyróżniające w sposób szczególny tę pierwotną chrześcijańską gminę. Najpierw, że panowała wśród nich głęboka wspólnota. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Bo była to, po drugie, wspólnota wiary. Wiary w zmartwychwstałego Pana. Apostołowie bowiem, jak pisze autor dziejów, z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstałym Panu, a wszyscy oni, członkowie tego Kościoła, mieli wielką łaskę. I po trzecie, była to wspólnota dóbr. Wspólnota tego wszystkiego, co posiadali i czym się sprawiedliwie dzielili. Żaden bowiem nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Możemy zapytać, skąd wynika ta szczególna wspólnota jednego ducha i jednego serca. Ta wspólnota wiary i wspólnota tego wszystkiego, co posiadali. Odpowiedź znajdujemy w czytanym dzisiaj fragmencie pierwszego listu świętego Jana, gdzie ten umiłowany najbardziej ze wszystkich apostołów uczeń Chrystusa pisał: każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Każdy bowiem, kto wierzy, ma szczególne pochodzenie. Narodził się z Boga. Ma w sobie Bożego Ducha, który każe inaczej patrzeć niż dotąd na siebie, na innych, na świat, na to wszystko, co czyni i do czego zmierza. Narodził się z Boga. I dalej. Z tego wynika szczególna zasada miłości. Kto miłuje Boga jako dawcę życia,
ten musi miłować każdego innego człowieka, bo ten każdy inny człowiek też od Boga życie otrzymał. Jest zatem jakaś wspólnota życia, pochodzącego od tego samego Ojca, który jest w niebie. Jest Bóg nasz Ojciec. Obdarzył mnie życiem, mnie i każdego innego. I właśnie dlatego, że każdy inny też od Boga pochodzi, ja muszę Go kochać. I zaraz dalej Jan podaje kryteria tej miłości. Kochamy drugiego człowieka naprawdę, autentycznie, bez zafałszowania. Wtedy, kiedy wypełniamy przykazania Boże. Kiedy na serio podchodzimy do każdego z przykazań dekalogu. I kiedy treścią naszego życia stają się dwa przykazania miłości, które zostawił nam Pan Jezus. By kochać Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. I by kochać drugiego człowieka jak siebie. Moi drodzy, na święta Bożego Narodzenia 2005 roku ówczesny papież Benedykt XVI opublikował swoją pierwszą encyklikę noszącą tytuł Deus Caritas Est. Bóg jest miłością. W jakiejś mierze była to encyklika także Jana Pawła II, bo on zapoczątkował pracę nad jej redakcją, a Benedykt XVI czuł się zobowiązany, aby tę pracę ukończyć. Jakieś dopełnienie tego wielkiego dzieła, jakie dał nam Jan Paweł II, ogłaszając świętą siostrę Faustynę Kowalską i ustanawiając właśnie tę drugą niedzielę wielkanocną, niedzielą miłosierdzia. W tym bardzo ważnym dokumencie papieskim możemy przeczytać następujące stwierdzenia. Miłość, caritas, zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy także, by uwolnić się od człowieka jako człowieka. To niezwykle mocne stwierdzenie. Jeżeli uciekamy, uchylamy się od miłości, uchylamy się od drugiego człowieka, nie chcemy go znać, staje nam się obojętny, niekiedy nawet wrogi. A ponadto, nie wolno nam zapomnieć o tym, jaki jest los człowieka i co każdemu z nas przychodzi doświadczać. Pisze papież dalej, zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje potrzeby materialnej, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu staje się instytucją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszej rzeczy, których człowiek cierpiący, każdy człowiek potrzebuje,
pełnego miłości, osobistego oddania. Nie państwo, które ustala i panuje nad wszystkim, jest tym, czego potrzebujemy, ale państwo, które dostrzeże i wesprze w duchu pomocniczości inicjatywy podejmowane przez różnorakie siły społeczne, łączące w sobie spontaniczność i bliskość z ludźmi potrzebującymi pomocy. Kościół jest jedną z tych żywotnych sił. Pulsuje w nim dynamizm miłości, wzbudzanej przez Ducha Chrystusa. Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną, ale również odpoczynek i troskę o duszę. Pomoc często bardziej konieczną od materialnego wsparcia. W tych słowach trzeba dostrzec, moi drodzy, bardzo wyraźną krytykę najpierw państwa w stylu komunistycznym, które uważało, że wystarczy znieść własność prywatną, wszystko będzie wszystkich, potrzebujących już nie będzie, a będzie idealna sprawiedliwość społeczna. Ci, którzy pamiętają tamte czasy, wiedzą, jak ogromna była ludzka krzywda i jak boleśnie, jak cynicznie brzmiały słowa jednego z najbardziej głośnych rzeczników tamtego systemu. Państwo się wyżywi. Istotnie, oni się potrafili wyżywić. A większość społeczeństwa była zmuszona do niekiedy niewolniczej pracy i zmuszona do szukania najbardziej potrzebnych rzeczy, by przeżyć, zwłaszcza wtedy, kiedy na półkach były tylko butelki z octem. Ale w tym, co pisze Benedykt XVI, jest także krytyka społeczeństwa liberalnego, które każe myśleć wyłącznie o sobie, o własnym sukcesie, o własnej realizacji siebie. I tak łatwo mówi o ludziach marginesu i o patologii, nie chcąc dostrzec w drugim człowieku, bardziej potrzebującym od nas, Chrystusa, który utożsamił się z biednym, potrzebującym człowiekiem. A po trzecie, nawet przyjmując, że jeden i drugi model państwa funkcjonowałby dobrze, chociaż wiemy, że się nie sprawdza ani jeden, ani drugi, to i tak braknie w tym biurokratycznym mechanizmie państwowym tego, co jest najbardziej istotne. Tego, dzięki czemu człowiek żyje, wzrasta i rozwija się. Miłości. Caritas. Ona jest potrzebna. To jakoś symbolicznie wybrzmiewa, kiedy uświadomimy sobie, że jedną z pierwszych pociągnięć tak zwanej władzy ludowej po wojnie była likwidacja katolickiej Caritas. I to w czasach tuż po wojnie, kiedy bieda była ogromna
i kiedy wzajemna pomoc była niezbędna dla wielu, by po prostu przeżyć. Oni tej miłości nie chcieli. Uważali, że walka klas załatwi wszystko. Dzisiaj o miłości, pojętej jako caritas, o zatroskaniu wobec drugiego człowieka, też się nie mówi. I też się przemilcza, a niekiedy wyszydza. Bo głosi się tylko pochwałę egoizmu. I na przekór temu wszystkiemu wielkie dzieło Caritas, bez którego to dzieła nie ma Kościoła, nie ma możliwości urzeczywistniania i świadczenia o swojej wierze w Boga, który jest Ojcem wszystkich. Wszystkich. I dlatego dzieła Caritas są kierowane, o czym doskonale wiemy, do każdego potrzebującego. Nie patrzy się na metrykę, na pochodzenie, na wiarę. Patrzy się na to, co trzeba okazać, by pomóc, wesprzeć, przywrócić ludzką godność, sprawić, że ktoś nie poczuje się sam, przeciwnie, odzyska w sobie poczucie dziecka Bożego. Wielkie dzieło Caritas, za które chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować, patrząc na te wielkie dokonania, jakie stały się dzięki tylu osobom zaangażowanym w Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 25 lat. I stąd nasza dzisiejsza dziękczynna Eucharystia, obejmująca pracowników Caritas, księży i świeckich. To także wielka wdzięczność wobec wszystkich ludzi i stowarzyszeń, i organizacji, i struktur, które społecznych, czy państwowych, czy samorządowych, które wspomagały i wspomagają inicjatywy podejmowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Wspomagają w tym duchu, o którym pisał Benedykt XVI. W duchu pomocniczości. Zdając sobie sprawę, że trzeba wspierać to, co dobre i to, co pomaga drugiemu człowiekowi wyjść z jego nędzy, będącej częściej dzisiaj nędzą duchową niż materialną. Dziękujemy Bogu za tych wielkich, wspaniałych ludzi, którzy tworzą historię Caritas. Historię, z której możemy być dumni. Historię, która domaga się kolejnych wysiłków i kolejnych wspaniałych dzieł, bo przecież, jak pisał Ojciec Święty, potrzeby zawsze będą. Cierpienie ludzkie pozostanie. Samotność ludzka będzie doskwierała wielu, ale to wszystko trzeba dostrzec oczami serca. To trzeba objąć, jak mówił Jan Paweł II, wyobraźnią miłosierdzia. To trzeba przyjąć sercem gotowym, by wyjść na spotkanie potrzebującego.
I tak tworzy się właśnie prawdziwy Kościół, wyrastający z wiary w zmartwychwstałego Chrystusa. Kościół, który kocha drugiego człowieka, bo ten drugi został także, jak ja, obdarowany przez samego Boga darem życia. I za to jego życie, życie drugiego człowieka, jego godność, czujemy się jako dzieci świętego apostolskiego katolickiego kościoła odpowiedzialni. I stąd też ta nasza modlitwa dzisiejsza, która jest również modlitwą prośby, aby nasze serca nieustannie się powiększały, aby stawały się coraz bardziej wrażliwe, coraz bardziej hojne, coraz bardziej gotowe do tego, by służyć i w ten sposób dawać świadectwo, że jest Bóg, który jest miłością. Deus caritas est. Deus caritas est. I to jest naszym największym zobowiązaniem, by przy Nim być. Do końca i na zawsze. Amen.